Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witajcie serdecznie. Nowy rok, nowe niespodzianki, nowe zdarzenia. Ruszamy z pucharem quizu pod napięciem Anno Domini 2021. 10 drużyn będzie uczestniczyło co tydzień w rywalizacji. Będą się konfrontowali. Wszystko to podzielone na dwie grupy po 5 zespołów. Będzie to 40 tygodni zmagań. Natomiast oczywiście nie są to jedyne quizy, które będą uskuteczniane w 2021 roku. Będą jeszcze takie ze specjalnymi gośćmi, ze specjalnymi celebrytami, którzy rozmaicą te nasze programy. Ja witam już serdecznie w studiu Tomka Smokowskiego. Dzień dobry, ja nawet, słuchaj, 48 będzie tych tygodni, nawet nie 40. 40 tygodni w fazie grupowej, a potem jeszcze faza pucharowa. Tak, to już ta dodatkowa play-off część. Ja tylko czuję dużo prądu przeleci przez nasze ciała. Mówisz? No zobacz, ile to się będzie działo. W tych kulkach ukryte są, proszę Państwa, nazwiska i zestawy par, te duety, które będą leciały do mety. Oczywiście po wylosowaniu każdej z tych kulek Tomek Smokowski będzie losował grupę pierwszą. Przemiennie z Michałem, który będzie losował. My w roli sierotek, tak, tu jesteśmy. Edzia. No takie sieroty jesteśmy. Takie sierotki, wiem, właśnie. Dzisiaj wyjątkowo, tak. I zobacz, zwróć uwagę, że ty losujesz, tak mówili, że ty losujesz te zmrożone, a ja te ciepłe. Bo między innymi i my tu jesteśmy. No właśnie, zestawy Mavenów. Ręka będzie się wbiła. Zobaczcie, ekspertów, widzów. Tak. No właśnie, Jezu, parę gorących. To ta moja. To oczywiście żart, proszę Państwa. Słuchajcie, jeszcze raz podstawowych kwestii. 10 drużyn, faza pucharowa, dwie grupy po 5 zespołów. Za wygraną 3 punkty, za remis, bo nie ma dogrywek, jest po jednym punkcie, tak jak normalnie w meczach piłkarskich. 60 sekund na odpowiedź. Tu nie będzie zmiłuj się, co Tomek będzie tykał jakiś zegar. Tak. Czyli zegar idzie, zegar jak mija 60 sekund, jest obligatoryjny strzał. Tak, opaska, to musi być jakiś sygnał, że jest 10 sekund do końca, wiesz, taki, żeby pracujemy można było strzelić wtedy. Tak. To będzie przypominane i słuchajcie, z każdej grupy przypominamy 5-drużynowej, 4 awansują do fazy play-off. Odpadnie tylko z każdej grupy zespół, który zajmie piąte miejsce. To jak na Mistrzostwach Świata Siatkarzy. Bardzo trudno jest odpaść. Bardzo. Tak się zdaje, potem będzie rzeczywiście płacić. A ci, którzy odpadną, ewentualnie wchodzą do drugiego turnieju, w tym pocieszenie. Gdzie można wygrać. Będą cię wspierać. Oni wtedy toczą do 20 zwycięstw rywalizacji o 9 miejsce. Słuchajcie, w sytuacji remis w przypadku, gdy nie ma chętnego o skierowaniu pytania, będzie decydował rzut etotową monetą. To na przykład na okoliczność, gdyby zaczynał się dany program, żadna z drużyn nie podejmie na początek trudu odpowiedzi na pytanie. Wówczas prowadzący będzie tą monetą rzucał. No albo i cóż, przy remisie, albo przy wyniku remisu. Albo przy wyniku, tak. 6 do 6 i nikt się nie zgłasza. Oczywiście. Ujawnijmy, jakie pary zostały tutaj sparowane, kto jest z kim. No jedna para, w ogóle pierwsza, Mateusz Borek, Tomasz Smokowski. Strach się ja jej nie układałem. Połączenie Realu Madryt z PSG. Pod komputer układał wszystko. Ale nie jest to zła para. Komputer. Komputer. Teraz się w ogóle nie trzeba znać na robocie. Paweł Paczul, Mateusz Rokuszewski. Mocna para weszło. Wojciech Papuga i Wojciech Piela. Z boską pomocą, muszę ci powiedzieć. Roman Kołtoń i Artur Wichniarek. Adam Kotleszka i Radek Majewski. Niebywałe. Egzotyczna para. Michał Pol i Tomasz Kłos. Przemysław Rudzki i Piotr Włodarczyk. Chyba was sparowali, bądźcie najkrótsze nazwiska w tych. No właśnie, faktycznie. Jakub Wawrzyniak i Adam Sławiński. Para widzów, tu jeszcze nie mamy nazwisk, bo trwają eliminacje, oraz Robert Podoliński i Dariusz Szpakowski. Para TV. Wraca do quizu. Wow. Poważna sprawa. No to co? Przypominamy raz jeszcze. Komputer przypomina mi o tym, bo jest pazerny na to, żeby razić 60 sekund, to będzie to nieprzekraczalne absolutnie ten... Na wylosowanie kulki? Tak jest. Na kulki macie 11 sekund. Uwaga, żartuję. Oczywiście. No to zaczynamy? Tak jest, proszę bardzo. Łysy z UEFA. Kacie, czyń swoją powinność. Tomek Smokowski rozpoczyna losowanie pierwszej edycji Pucharu Etoto, Pucharu Quizu pod napięciem 2021. Zobaczymy, kto pierwszy znajdzie się w jego rękach, a może on sam siebie wylosuje. Zobaczymy za chwileczkę, jak to wygląda. Uwaga, pierwsza para, nara i uwaga. Borussia Dortmund. O ja, natürlich. Uwaga, Robert Podoliński i Darek Szpakowski. I nasz Nestor, Darek Szpakowski w pierwszej parze. Fantastycznie się to wszystko rozpoczyna. Co za wiedza. Pierwszy mundial chyba w Argentynie skomentowany. No właśnie symbolicznie, dlatego sięgnęliśmy do annałów, do człowieka, który jako pierwszy rzeczywiście miał okazję po kategorii historia mistrzostw świata masakra. Pierwszego mikrofonu. Tak, teraz jest teraz grupa pierwszy druga. Nie do tej grupy. Michale, czyń swoją powinność.
Czy ty powiedziałeś, że w grupie każdy z każdym i to jeszcze mecz i rewanż? Czyli mecz i rewanż, tak, dodatkowo sport. Oczywiście. To jeszcze ta kwestia jest też Jakub Wawrzyniak i Adam Sławiński. Czyli taka ligomistrzowa, najlepsza liga świata. Kuba Wawrzyniak, który chwalił się ostatnio tym, że 5 razy z rzędu wygrywał w parze Quizy pod napięciem, a więc też jest w bardzo dobrym przekonaniu, że powinien sobie dawać znakomicie radę. To jest pierwsza para, która trafiła do grupy drugiej. Wracamy i do ponownie grupy grupa pierwsza i ponownie Tomek Smokowski. Za chwilę zobaczymy, z kim Dariusz Szpakowski będzie rywalizował między innymi. Przemysław Rudzki i Piotr Włodarczyk. No, proszę bardzo, już wiemy, że trener Podoliński wespół z Dariuszem Szpakowskim będzie się borykał z Przemkiem Rudzkim, między innymi Piotrkiem Włodarczykiem, którzy, przypominamy, będą z nimi grali dwukrotnie w fazie grupowej. I Michał Pol, znów druga drużyna do grupy drugiej losowana w naszej... Aj, poraziło mnie prądem, żeby tej nie brać, kurki. Dobra, a ta... nie razi, dobrze. No oczywiście z przymrużeniem oka traktujemy te odparzyny, które występują na dłoniach Michała Pola. I okazuje się, że para widzów. O to chodziło, żeby widzowie trafili do grupy B i są tutaj. To może być, nie ma to może być bardzo mocna para. Nie ma, ale przypominamy, a propos widzów, wśród was odbywa się cały czas rywalizacja w tym drugim etapie i najlepsi z najlepszych będą mieli możliwość rywalizowania z naszymi tuzami, z naszymi ekspertami, z naszymi mavenami. Przechodzimy do trzeciej. Coś chciałeś zapytać. Że nie ma obostrzeń, tak jak w losowaniu mistrzostw świata grup geograficznych albo wiesz, dystans. Na przykład, nie wiem, czy na przykład chłopaki z Weszło, Paweł Patrzą, Mateusz Rokuszewski powinni trafić do grupy z Wojtkiem Pielą. Nie? No potem masz te kulki tak wrzące, że będą sobie, umówią się na koniec, ustawią na wyjście. Jak spółdzielnie zrobią? Nie. Wojtek Piela, on zawsze oddaje 2 dobre skoki. Nie ma takiej. I uwaga, trzecia drużyna, przypominamy, która trafi do grupy A naszej przyszłorocznej rywalizacji, to są... I znowu mocna para reprezentacyjna. Roman Kołtoń, Artur Wichniarek. Oho, oho, grupa śmierci nam się robi powoli. No, prawda. No jeszcze jak tam dojdzie Wojciech Papuga z Wojtkiem Pielą, to naprawdę... Taka ekspercka para, bo i Podoliński, i Wawrzyniak, i teraz Wichniarek. No niesamowicie to wygląda, jeśli chodzi o tę grupę. Tymczasem grupa B, grupa druga i trzeci team, który będzie partycypował w rywalizacji w tej grupie. Uwaga! Wojciech Papuga, Wojciech Piela. Faworyci. Dla mnie faworyci całego paru. Będą się rzeczywiście borykali z nimi ci w grupie drugiej. Oni niestety mają komputer jak w głowie. Tylko z Manchesteru United, z Premier League, tu w ogóle nie podchodź. Chyba, że kontra Przemek. Tak, bardzo religijny zespół w ogóle tak będą mieli w opiece i nie ma, tak będą miały na pewno. I teraz czwarta drużyna do grupy pierwszej. Jak to mówił Janek Tomaszewski, boska drużyna. Boska drużyna. A właśnie, nie wiadomo, do której grupy lepiej trafić, muszę ci powiedzieć. Grupa reprezentantów, grupa znanych komentatorów. Tak. Zobaczymy, kiedy grupa, duet Tomek Smokowski. A wiesz, że ja kiedyś już prowadziłem losowania dawno, dawno temu w Kanal Plus, losowania Pucharu Polskim. I mieliśmy takie kulki też żółte, tylko to były kulki, takie pseudokulki, te jajka niespodzianki. Jajka niespodzianki. I daję wam słowo honoru, że kiedyś ta kulka, ta jedna z tych jajek się... absolutnie zaparzyło. No nie było szans, żeby to otworzyć. Myśleliśmy, że będziemy pod butem otwierali w kilku, bo... Ale ja ostatnio komentowałem między innymi losowanie europejskich pucharów zaraz na początku grudnia i było to samo. Zawsze ten ekspert ma problem, ten piłkarz były kulki. Z tym, żeby te kulki gdzieś tam przynajmniej na początku pootwierać. Aha, i kolejna reprezentacyjna para. Tomasz Kłos, Michał Pol. O, czy ależ do grupy? Nieprawdopodobny zestaw nie wiem sam. Pierwszej ulokował. Jestem w grupie z Darkiem Szpakowskim, z Roko. Z Roko. Kto tam jest, widzowie? Z Kubą Wawrzyniakiem. Z Przemkiem Ruskim. Tak, nieprawdopodobny. Co za trudna grupa. No, dawaj. To ja Michał, czas na ciebie. Ja powinienem was. Teraz dorzucisz gdzieś do którejś z tych grup Tomka Smokowskiego. No właśnie, zobaczymy. Nie dorzuciłeś. Jeszcze grupa chłopaki z Weszło. I tutaj bardzo mocna też para. Ekstraklasy. Oni w tej kategorii ekstraklasa będą mocni. Quiz ale będą się ekstraklasowi. Też będzie rzeźnie winiątek w tej grupie. W grupie drugiej, no przypominamy. To, słuchaj, to zostały dwie pary. Została para Kotleszka-Majewski, Radek Majewski. Tak, i zostały teraz Smukowski. Już tylko te dwie. Zobaczymy, czy Tomek Smokowski będzie miał szczęśliwą rękę do siebie, bo nie wiem, w której grupie chciałbyś być w tej sytuacji. Nie, no muszę ci powiedzieć, że żeby tak było, wszystko tak się poskładało, że wszyscy byli piłkarze i trenerzy są w tej grupie A. No to oni tutaj też powinna trafić para z Majewskim w takim razie. Do tej grupy, zobaczymy. No zaraz zobaczymy. Będzie. Przypominamy, Adam Kotleszka i Radek Majewski albo Tomek Smokowski, Mateusz Borek. Uwaga.
I tak się stało. Tak jest. I tak się stało. Coś niebywałego. Adam Kotleszka i Radek Majewski, a więc zespół, w którym mamy znów byłego reprezentanta Polski w parze ze znakomitym dziennikarzem, znawcą piłki nożnej. Tylko dla... No i teraz, jeśli wszystko jest tutaj korekt, powinna objawić nam się para... Ale że na sam koniec. Mateusz Borek i Tomasz Smokowski na sam koniec. Zgadza się? Zgadza się. Tego należało dowieść, jak mówi równanie matematyczne. Właśnie ta para uzupełnia zestaw w grupie B. Słuchaj, no co tu dużo mówić? No grupa A, grupa śmierci, absolutnie. Tak? Ale grupa B, myślę, że też grupa lekko piekielna, że tak powiem. Przypominamy raz jeszcze, Puchar Toto, który rozpocznie się od początku stycznia. Będziemy informowali o dokładnym terminarzu. Wiemy natomiast już najważniejsze, jak to wygląda, jeśli chodzi o personalia w obu tych grupach. Rzeczywiście w pierwszej grupie zaczęło się od Darka Szpakowskiego, człowieka, który jest też encyklopedią piłkarską, który dziesiątki lat już pracuje przy mikrofonie, przy meczach piłkarskich. Natomiast później, co kolejna para, to jeszcze trudniejsze wyzwanie i to samo tyczy się grupy B, w której też tych teoretyków piłki nożnej, może nie ludzi, którzy na co dzień przy mikrofonie koniecznie te rzeczy przed ekranem telewizyjnym również relacjonują, ale są tutaj niesamowici. Jak dojdzie pierwsze do wrażenia, Tomku, dla ciebie jako losującego, a przy okazji teraz już, ja już mam tutaj, co opowiesz o swoich powiedzieć, co piszą agencje prasowe? Agencje podają już zestaw par, tak? Czyli grupa A, Robert Podoliński, Dariusz Szpakowski. Przemysław Rudzki i Piotr Włodarczyk, Roman Kołtuń i Artur Wichniarek, Michał Poli, Tomasz Kłos, Adam Kotleszka i Radek Majewski. Rzeczywiście reprezentacyjna... Reprezentacyjna skład. Tak. A w drugiej grupie Jakub Wawrzyniak, wyłamał się, Adam Sławiński, para widzów, a jeśli tam też znajdą się reprezentanci Polski, nie możemy tego wykluczyć. Tak, Wodek Lubański i Grzegorz Lato, taka para widzów. No, tak. Wojciech Papuga i Wojciech Piela, Paczul i Roki oraz Mateusz Borek i Tomasz Smokowski. No, bo strasznie nie chciałbym zająć ostatniego miejsca. No ja również nie. Strony. Na mecz z Papugą i Pielą uciekam w kontuzję. Sam Mati wtedy. Właśnie, co się w ogóle dzieje, jak ktoś jest niedysponowany? Jest taki awaryjny tryb, który ewentualnie będzie uskuteczniany, ale na razie przewidujemy scenariusz taki oto, że jeżeli ktoś z pary kilka dni wcześniej zgłosi dyspozycję, nastąpi zmiana w terminarzu i awaryjnie inny mecz się w tym czasie odbędzie. A że na przykład jak ktoś, nie wiem, coś się wydarzy, ratownik medyczny zastępuje nieobecnego i w parze... Tak, punkt 78 regulaminu, dokładnie o tym się nie wspomina. Czy w przypadku, gdyby zabrakło ratownika, ma przyjechać siostra położna, tego dokładnie nie wiemy. Ale tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze raz przypominamy wam to, co najistotniejsze, jeśli chodzi o tę pierwszą grupę. Masa reprezentantów Polski w niej skumulowana. W drugiej natomiast mnóstwo rzeczywiście tych mózgów piłkarskich, którzy wszelkie szczególiki mają w głowie osadzone. Nawet to, ile razy Liverpool w sezonie 78-79 wykonywał rzuty rożne z lewej strony bramki. 23. No widzicie, no. Najważniejsze, że jest po 60 sekundach od razu rażenie, już nie trzeba pytać, czy komputer znowu przedłuża. Tak. Bardzo mi się to podoba. Tak, bardzo mi się to podoba. Tak to kochani wygląda. Czyli tak, dwie grupy po 5 zespołów, każdy z każdym mecz i rewanż, co daje po 8 spotkań w grupie dla każdego zespołu i wychodzą po 4 najlepsze zespoły, więc drewniana łycha dla tego, co zajmie 5 miejsce. Wstyd. Dużo rażenia. Będzie pocieszenia, być może będzie walka o utrzymanie też play-off. A potem powiedzmy, bo w play-offach jest takim wzorem koszykarskim, że pierwszy zespół pierwszej grupy gra z czwartym zespołem drugiej grupy i tam jest już tylko jedno spotkanie. Drugi z trzecim, trzeci odpada, z drugim, tak? Czwarty z pierwszym. Ogromna loteryjność, tak jest. No to dobra, gramy. I słuchajcie, w ogóle specjalne trofeum zostało wyprodukowane i zaprezentujemy je niedługo. Na razie jeszcze skrywane jest rąbkiem tajemnic. A więc przypominamy, efekt tego wszystkiego jest taki, że każdy może wziąć udział, jako że poza parami eksperckimi mamy tę parę, która również obejmuje waszą reprezentację, reprezentację widzów i należy rzeczywiście mocno się postarać w tych naszych eliminacjach Etoto, by jeszcze spróbować także do tego grona fantastycznych postaci związanych z quizem Etoto pod napięciem dołączyć. I to tyle, kochani, jeżeli chodzi o to losowanie. Przypominam, Tomek Smokowski i Michał Pol w roli kierotek. Kiedy pierwszy w ogóle jest quiz taki pucharowy? Na początku stycznia. Na początku stycznia. Czyli już wkrótce. Czyli jeszcze przed Wielkanocą. Poinformujemy pana pocztą. Polecam. Ponieważ poczta wolniej pracuje, dowie się pan do marca najpóźniej. Żeby nie było walkowera. Jeżeli nie będzie w pierwszych odcinkach walkowerem, stracisz kilka punktów. To tyle, kochani, oczywiście z humorem. Żegnamy się z wami, ale oczywiście w quizie, jak zawsze, wszystko na poważnie. Walka idzie nieprawdopodobna. No i
do zobaczenia zatem już w pierwszym rozdaniu Pucharu Quizu pod Napięciem 2021. Buźka, Rąsia, klapa, goździk. Sponsorem piłkarskiego Quizu pod Napięciem są zakłady bukmacherskie Etoto.